Zamknę terrarium, żeby się nie rozbiegło to, co tutaj siedzi. Siema wszystkim, dzisiaj będzie strasznie dużo pająków, a raczej ptaszników, a konkretniej Pecyloteria rufilata, ponieważ w tym strasznie tajemniczo wyglądającym i dodatkowo, no nazywajmy rzeczy po imieniu, totalnie obsranym terrarium siedzi na pewno przynajmniej rok temu było ponad 50 sztuk właśnie Pecyloteria rufilata. Ja wtedy w zeszłym roku rozmnożyłem ten gatunek i stwierdziłem, że zrobimy sobie grupóweczkę. Wsadziłem je tutaj i tak rok minął, pająki wyrosły, terrarium się nadaje do totalnego czyszczenia, a w związku z tym pora na przeprowadzkę i dostaną one takie szkiełko trochę większe. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie tak jak trzeba. Jeśli jesteście ciekawi, jak to terrarium i ogólnie jak pająki malutkie były rok temu, to odsyłam Was do filmu właśnie z wtedy, a tymczasem kończymy wstęp i zabieramy się do roboty, tylko chciałbym Wam przypomnieć o fakcie, że można bukować sobie wizytę u mnie na hodowli i jeśli jesteście zainteresowani taką formą spędzenia czasu, to zapraszam do kontaktu na specjalnie stworzonego maila, który jest podany pod filmem, wystarczy napisać i ja wszystko Wam już wtedy tłumaczę. Także to tyle, zabieramy się do roboty, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba i dzwoneczek też kliknijcie, no i robimy to. No więc tak, zanim zaczniemy aranżować kosteczkę, to może najpierw pokażę Wam, czego my w ogóle możemy się spodziewać po dzisiejszym odcinku, a raczej co się ukrywa tutaj. Tak na pierwszy rzut oka to naprawdę strasznie ciężko jest rozkminić, co tutaj się dzieje, ponieważ sami zobaczcie, że otwieramy tą puchę Pandory, no i tutaj na pierwszy rzut oka w zasadzie nic nie ma, żadnego pająka, słuchajcie. O, może tutaj jest jeden, ponieważ większość z nich siedzi pod korkiem i dodatkowo ogólnie tutaj w podłożu. Jest ich straszna masa. Ja jestem mega ciekaw, ile tak naprawdę sztuk zostało. I zrobimy, słuchajcie, tak, że no teraz niestety muszę to zamknąć, żeby nam się pajączki jednak nie porozbiegały, ale tutaj już niektóre zaczęły wyglądać tak, no w stronę już dorosłych osobników. Więc pokażę Wam, jak fajnie żółte są od góry i niebieskie od spodu, przynajmniej te, które wyrosły. No a teraz zróbmy tak na szybkości aranżację, żeby tutaj nikogo nie zanudzić. Co potrzebujemy, słuchajcie, w terrarium dla grupówki? Na pewno potrzebujemy podłoże. Jeśli chodzi o ilość tego podłoża, to też nie chcę przeginać, żeby po prostu nie stworzyć gigantycznego syfu. Drugie, co jest bardzo, albo wręcz nawet nie, to jest nieodzowne w przypadku grupówki. To są skoczogonki, czy też inny rodzaj ekipy sprzątającej. Natomiast powiem Wam, że ja trochę, no mam obiekcje i nie wiem, czy będę dzisiaj wkładał tutaj ekipę. Musimy się zbliżyć i już Wam powiem, o co chodzi. Kupiłem sobie na OLX-ie z odbiorem osobistym skoczogonki, no ale słuchajcie, ja tutaj widzę roztocze i to w sumie jest więcej roztoczy niż skoczogonków. Przynajmniej mam takie wrażenie. Jeśli się mylę, to napiszcie mi proszę w komentarzu. No i zobaczcie, przecież skoczogonki są piękne i bielusieńkie i tu nie ma w ogóle dyskusji. O, a tu już po ściance, o, tylko zobaczcie. Przecież tutaj jest tona, jak nie więcej, roztoczy. Ewidentnie. No i myślę, że muszę wyrzucić całe skoczogonki, które kupiłem. O, no nie, no bo przecież tak nie może być, słuchajcie. Także wsadzę pająki, a skoczogonki ogarnę z jakiegoś legitnego źródła jak najszybciej po prostu. Masakra, patrzcie ile ich tu łazi, no nie, dobra, spadam z tym z hodowli, żeby mi się to po biurku nie rozeszło. Kolejnym krokiem będzie umieszczenie w terrarium kryjówek, no i w naszym przypadku będą to po prostu dwa płaty ekstra cienkiego korka brazylijskiego. Wiecie, żeby nie robić poe tutaj za dużo możliwości, żeby się ukryły, więc będą miały po prostu coś takiego. O, zobaczcie, fajnie się wygiął, zahaczył o wentylację. No, myślę, że to będzie to. Tu mam jeszcze jeden, więc też go tutaj położę, żeby po prostu wypełnił nam całą powierzchnię ścianki od tyłu. Tak by to mniej więcej wyglądało. O, i myślę, że słuchajcie, to będzie ok dla poe i nic więcej, jeśli chodzi o kryjówki, tutaj nie wkładam, ponieważ jeśli chodzi o grupówkę poe, ogólnie poe, no to zasada jest jedna. Im mniej kryjówek, dzięki którym pająk stanie się terytorialny, tym lepiej. W związku z tym to są jedyne kryjówy, jakie tutaj damy w tym terrarium. Ciekawie w sumie wygląda tak pochylony ten korek, nie? No i teraz słuchajcie, od przodu, bo mamy tutaj dużo miejsca, zasadzimy trzy krotki. Zobaczcie, tutaj mam taką fajną szczepkę, która rośnie pod kątem 90 stopni. Już jest fajnie ukorzeniona. Także zróbmy tutaj dziurę. No i sadzimy. To możemy zasadzić tak stricte przy ścianie. Zobaczymy, czy się przyjmie. No, powiem Wam, że robi się fajnie. Dajmy ich tutaj jeszcze więcej. Powiedzmy na środek wrzucimy jakąś. Tutaj z przodu w rogu też możemy coś dać. Ogólnie słuchajcie, no im więcej ozdób w terrarium z grupówką poe, tym większy syf później ostatecznie się zrobi. Także ja tutaj nie będę umieszczał na podłoże żadnego mchu czy czegoś takiego. Natomiast detaling możemy jak najbardziej zastosować.
Także ja posypię, słuchajcie, tutaj tym moim workiem z wnętrzami tub korkowych, bo to jest fajne. Tutaj mamy trochę próchna, korka i ogólnie wszystkiego. Jedyne, co będę musiał zrobić, to po prostu jak najszybciej wykminić skoczogonki. No i dobra, tak naprawdę, słuchajcie, skończyliśmy. Fajnie to wygląda, już Wam pokazuję. Idąc od góry mamy ściankę z korka. No a lecąc na dół są trzy krotki, jest detailing, całkiem fajnie to wygląda, sami zobaczcie. Ja myślę, że poe będą tutaj całkiem zadowolone z tej egzystencji. No i dobra, słuchajcie, no przychodzi moment, w którym musimy się zabrać za tamto terrarium i je po prostu opróżnić. Ale fajnie to wygląda, nie? Takie wygięte. Nigdy nie wygiąłem w tą stronę korka. Zazwyczaj to robiłem w drugą stronę. Przy ziemi też mają możliwość sobie siedzieć przy torfie, więc myślę, że ogólnie całkiem spoko to wyszło. No i dobra, słuchajcie, ustawiam aparat jakoś na statyw, no i zajmujemy się przeprowadzką. O, niech to. Nie mam wizji, moi drodzy, na to, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jak nam to wyjdzie. Liczmy na to, że będzie dobrze. Ja tutaj mam przygotowane w gotowości dość dużo pojemniczków i tak dalej, więc będziemy się na pewno nimi posiłkować. No i słuchajcie, przeszło mi przez myśl, że w zasadzie mógłbym przyłożyć to terrarium w ten sposób, żeby się stykało właśnie z tej strony. No i dzięki temu będziemy mogli, przynajmniej spróbujemy, tą część, którą będzie się dało po prostu w ten sposób przegonić, no nie? Myślę, że to wyjdzie nieźle. Widzę, że te wszystkie pająki, które tu są, to się po prostu chowają do wewnątrz. W takim razie, no musimy podjąć radykalne środki, jakimi jest. Odsunąć trochę aparat, żebyście widzieli, co robię. No i słuchajcie, muszę wyciągnąć ten korek. Nie ma wyjścia. Nie mam pojęcia, co tam się kryje pod spodem, także użyję pensety do tej operacji. Może by też przy okazji się udało troszkę pająków po prostu ściągnąć z korka. Ło, ale orzesz, grubo, słuchajcie, tam jest grubo, bez dwóch zdań. Może tak połóżmy ten korek. Nie wiem, na ile to będzie możliwe. Bardzo bym nie chciał, słuchajcie, żeby mi się to wszystko tutaj rozbiegło. No, a już się powoli zaczyna, to czekajcie, muszę interweniować. Robię tak, słuchajcie, zamknę terrarium, żeby się nie rozbiegło to, co tutaj siedzi. Dobra, i teraz już jest całkiem spoko, bo możemy się zająć tym, co siedzi na korku. Chciałbym to policzyć w jakiś sposób, nie? Żeby nie tak w ciemno po prostu je tutaj przerzucać, tylko jednak, żeby cokolwiek wiedzieć na ten temat. No to szturchnijmy pierwszą. Aczkolwiek widzicie, one nie będą chciały iść na podłoże, tylko będą biegać wokół korka cały czas. O, dobra, jest pierwsza. Oficjalnie pierwsza jest w terrarium. O, jaki tu jest maluszek, jasny gwint. To dopiero później na zbliżeniach zobaczymy, jaka jest niesamowita różnica w wielkości między nimi. Dobra, ja widzę, że druga też już pobiegła. Tutaj idąc dalej może... No jest ich trochę. Dobra, trzecią zepchnąłem. Czwartą zepchnąłem. Tu jakaś po wylince. Piąta jest. Ło, a tu się bydle schowało. Dobra, szósta też pobiegła, ale nie wiem, czy nie wbiegło z powrotem na korek. No ja nie widzę normalnie, gdzie one siedzą, słuchajcie. O dobra, tutaj mamy fajnie, to może by zeszła, ale widzę, że jest problem. One w ogóle nie chcą schodzić z tego korka, wiecie, no całe życie na nim siedzą. Ale jest wredota, no. Nie zejdzie. Złaś. No patrzcie, tak to sobie można w kółko. Może jak przyłożę korek? Dobra, jest szósta na pewno. I jest siódma. Super. W takim razie, czy coś na tym korku zostało? Jest taka świeżo powylinkowa. To delikatnie z nią, żeby nie popsuć pajączka. No to jest jakie bobo. To jest taka L3 chyba. No zejdź. No nie zejdzie, patrzcie. Dobrze, że tylko jeden korek. Dobra, jest siódma, jeśli się nie mylę, ale wiecie, ja tak to moje liczenie i nagrywanie i robienie to zawsze jest słabe, więc możecie mi pomagać. I jest uspa. A, patrzcie, prawie była, ale wróciła na korek. No złaś ósma. To może tak cię tutaj strzepnę. Dobra, czyli 8 jest na chwilę obecną w terrarium. No i teraz, słuchajcie, pomyślałem, że tak, musimy na pewno to otworzyć, ale tu się aż roi od poe. Orzesz grubo. Ciekawe, ile ich tu jest. Ło, i to taki wielkoludy też. No i co wy na to, żeby po prostu to terrarium położyć w ten sposób? Tutaj, nie wiem, podłożę na przykład pojemnik. O, i zobaczcie, ja teraz mogę je po prostu na żywca stąd wyganiać. Na tyle, na ile będzie to możliwe. No dobra, to lecimy, słuchajcie. Było 8. Zobaczymy, czy moja metoda się spisze. Dobra, leci 9.
Tylko, że ona teraz też jest na wierzchu terrarium, to jest problem, no nie? No dobra, 10 mi wybiegła na zewnątrz. Także 10 tu wrzucam. Tylko, że boję się, że ja nie będę miał tutaj jakby dostępu do tego, jak mi jakiś ucieknie bokiem i nie będę widział. No ale lecimy dalej w takim razie. 11, o genialnie, 11 poszła perfekcyjnie. 12 okrężnie. Dobra, też 12 jest. Wyganiam 13. No, jest, no, no jest na zewnątrz terrarium, ale jeszcze nie w środku tamtego, 13. No ja już czuję, że była duża, dużo ich zostało, że tak powiem, spisanych na straty w tej grupówce. Lecimy dalej, powoli, jest 14, o i to już w terrarium, więc fantastycznie. To jest taka rozbrykana na maksa. Ok, 15 też perfekto, przeszła wprost na ściankę terrarium. Tu mamy większą 16. Dobra, 16 również poszła na ściankę terrarium, więc fantastycznie. O, ta jest przepiękna, co teraz ją wygonię. I ile to było? 17? Już się pogubiłem. Kurde, tu mi się kończy możliwość, bo wszystkie uciekły do tyłu terrarium starego. Natomiast tam mnie wkurza, bo nie chce zejść. Złaś. Dobra, wrzucamy 18. O, ta też zeszła, to idź tam do tyłu. Dobra, teraz walczymy z 19, która jest dość taka nie w humorze. No, musisz iść w drugą stronę po prostu. Okej, 19 również poszła. Teraz bym sobie obrócił terrarium po prostu, bo już mi się skończyły z przodu. Tutaj widzę jeszcze jakaś siedzi, to ją może zepchnijmy. O, dobra, genialnie. Czyli mamy około 19 sztuk, tak na oko. To wiecie, ciężko policzyć tak naprawdę. No i tu mam ile? No z 10? Z 10 będzie jeszcze na pewno. No ale ciśniemy dalej, moi drodzy. Tu będzie ciężej, bo mamy rant. No dawaj. 20 po wylince, już sobie pobiegła gdzieś tam. O, 21 wrzuciłem trochę ordynarnie. 22 bardzo szybka i rozjuszona. Tutaj maluszek wyjątkowy, 24. No ale fajnie, przeszła, więc tu jest wszystko w porządku. Jakbyś mogła sobie pójść gdzieś tam dalej po prostu, dobra. I lecimy dalej, wygrzebujemy, słuchajcie, tą ziemię. Szybka 25. Też pobiegła już na terrarium, czyli to mamy. No, tu się powoli kończą, słuchajcie, to połowa z nich się zjadła. Morał jest z tego taki, że nawet jak karmimy poe bardzo dużo, no to tutaj kanibalizm mimo wszystko występuje i to nie da się... 27, dobrze liczę? Chyba tak. Nie da się tego kanibalizmu uniknąć. Z drugiej zaś strony, no, zostają najsilniejsze osobniki, bez dwóch zdań, no nie? Jest. 29 czy 30? Nie, 30 chyba. No ale załóżmy, że było 30. Tutaj nam wybiegła 31. Powiedzmy, co ja mówiłem? 32? Nie wiem. Ja myślę, że słuchajcie, że skończymy liczenie na etapie po prostu około 30 sztuk. Tak będzie najłatwiej. Też ten kokon był nie jakiś gigantyczny, bo tak jak mówię, tam koło 50 tutaj wsadzałem. Czy to były 54? Szczerze mówiąc nie pamiętam. Trzeba by się cofnąć do tego filmu. O, ale tutaj jeszcze jakąś da się wygrzebać. Czyli 33. Nie, tu nie. Dobra, 34. Jeśli dobrze liczę, pewnie źle. To w takim razie przegrzebię tutaj ten rant. No ale dobra, to już jest wszystko, słuchajcie. Widzę, że tutaj są jeszcze te skoczogonki, co ja kiedyś wsadzałem, więc tutaj fajnie funkcjonowało. Ale nie możemy ich przełożyć z takiego syfu mimo wszystko. Wszystkie poe przełożone. Także wyciągam to i patrzymy, co tu się dzieje. O, na przykład jedna siedzi pod terrarium, to trzeba by ją zdjąć. O, ale sobie wysypałem, kurde. Dobra, tylko tam bym tutaj przepchnął. Okej, mamy czyli koło 34 sztuk. Ja teraz w takim razie zamknę to terrarium i dajcie mi chwilkę, żebym sobie tu posprzątał. No dobra, ziomy, tak się zastanawiam, czy one mi się tu nie pozjadają. Myślałem, że ich jest trochę więcej, a to strasznie tutaj wszystko zniknęło w tym terrarium. Także na pierwszy rzut oka to normalnie nie ma pająków. Dopiero jak później się przyjrzymy, to rzeczywiście gdzieś tam po kątach są porozkładane. No i co? Zostawiamy je tu? No chyba tak. Wiecie, z drugiej strony człowiek uczy się na błędach. Jak nie zaryzykuje, to się nie przekonam. Natomiast zobaczcie na tego bąbelka, jak bardzo siostry musiały mu dawać mało jedzenia.
żeby taki malutki wyrósł przez tyle czasu. Ja nie mogę. No, także postarajmy się teraz może uchwycić jakąś największą sztukę. Gdzieś tam się one ukrywają w końcu. O, tutaj na przykład siedzi na suficie dość duża. Jakbyśmy ją ściągnęli na dół. No to teraz, jeśli ona na to pozwoli oczywiście, się obejrzeć od drugiej strony, nie idź, nie idź. Aha, tylko ta akurat jest przed wylinką i nie będzie widać, bo rufilaty mają niebieskie odnóże od spodu, wiecie? No ale tu wyjątkowo nie widać, ale też jest ciemna z góry, więc po prostu musimy sobie znaleźć jakąś inną sztukę do obserwacji. Tutaj ten maluszek niesamowity. No, tu też już taka całkiem porządna, słuchajcie, siedzi poe, ale u niej też tego nie widzę, ona też będzie przed wylinką. O nie, 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 tu mi, nie uciekaj mi. Ups. No i co my teraz zrobimy? Wrócisz do siebie? Wróć. Jaka grzeczna. No idź tam trochę bardziej do siebie. O. O, na przykładzie tej. Nie chodzi o niebieskie stopy, no bo to jest jakby nic specjalnego. Natomiast jak się przyjrzycie, tutaj na udach od spodu rzeczywiście są totalnie niebieskie akcenty. Mam nadzieję, że to widzicie. Jak nie, to wam tutaj trochę przybliżę na programie. No, że rzeczywiście jest to po prostu niebieski. Tutaj mamy osobnika po wylince, więc jeszcze takim żelkiem, ale zobaczcie tak samo, że tutaj na odnóżach od góry również, a raczej od tyłu, bo pająk jest do góry nogami, również ten niebieski występuje. Jeśli chodzi o tył terrarium, no to tutaj u góry mamy parę sztuk. Tamta jedna to łazi cały czas, słuchajcie, bez przerwy, zaraz znowu będę musiał ją łapać. No a idąc w dół, tutaj już jakiś bydlak łazi. No i na samym dole rzeczywiście jest ich jak najwięcej, tak patrząc się ogólnie na całe rozmieszczenie pająków w terrarium. No i też zobaczcie, że tutaj właśnie, że tak powiem, akcja wywołuje reakcję, czyli jeśli jeden pająk szturchnie drugiego, to drugi się ruszy i to właśnie dzięki temu one są nieterytorialne, bo cały czas coś je tutaj szturcha bez przerwy. Nie ma tak, że one siedzą w ciszy i samotni przez cały tydzień, kiedy to dostaną jedzenie, tylko właśnie bez przerwy są szturchane przez rodzeństwo, no więc automatycznie wiadomo, że one dzięki temu tolerują się bardziej. Zobaczymy, słuchajcie, jak będzie w terrarium tej wielkości. Ono niby nie jest wielkie, bo to jest 25x25x30, natomiast no mimo wszystko pająków jest tutaj relatywnie mało, jak się tak przyjrzymy, no nie? To oczywiście, tak jak przewidziałem, wyszło na zewnątrz terrarium. No tutaj widzimy, słuchajcie, że ten pająk jest przed wylinką, takie dość mało intensywne kolorki. Na pewno niedługo będzie liniał, to zobaczymy, jak będzie wyglądał po wylince, bo rufilaty są naprawdę przepiękne i to trzeba im przyznać. Zapytacie, co się stało z moją dorosłą samicą? Umarła, no i wydaje mi się, że umarła ze starości po prostu, tak mi się wydaje. Ona leży w zamrażarce i czeka, aż się umówię ze Skowronem na odcinek z preparowania właśnie ptaszników, także wtedy wam pokażę, bo ogólnie rufilaty też to są jedne z największych poe, rosną ogromne, bardzo masywne, no i ogólnie są strasznie ładne, więc jak ktoś się zastanawia, jaką poe sobie kupić, to taka rufilata jest naprawdę bardzo fajna. To zdecydowanie bez dwóch zdań. No ciężko mi powiedzieć, na jakie stadium teraz patrzymy. Może to jest takie, no wydaje mi się, że to będzie L6, ale to wiecie, tak totalnie na oko, no nie? Nie uciekaj. Wróć do siebie, a nie tak biegasz tutaj, patrzcie. Ta jest na zewnątrz, a ta jest uwięziona. No a ta jest na zewnątrz. Po prostu spaceruje i spaceruje i trafić do siebie nie może. Wracaj do siebie. No a ty co? Jedna szturcha drugą, druga szturcha trzecią. Widzicie? Cały czas, bez przerwy. Jedno szturchnie drugie, drugie się rusza. A ty gdzie? A ty już tu jesteś, tak? No dobra, to chyba czas na interwencję, bo mimo wszystko, aczkolwiek może sama jeszcze wróci na terrarium. No jednak nie. To już się zaczyna, słuchajcie, zwiedzanie biurka. To trzeba interweniować. O, tak wam pokażę to niebieskie. Kurde, jak mam to zrobić? O, jest. Ej, no ale jest wredota. No niech ją po prostu cały czas łazi. Idź sobie. Strzepnę im tutaj trochę wylęgu, to zobaczymy, może któraś coś złapie już. O, zobaczcie, najbardziej potrzebujący już wcina. Jaki on jest mały na tle reszty. Ja nie mogę. Dobra, no niech ci na zdrowie wyjdzie w takim razie. O, zobaczcie, tutaj mamy drugiego maluszka, który też nie wybrzydza i bierze to, co dają. Cały czas coś tu się wydarza. Ło, patrzcie, złapałem w jednym miejscu największego i najmniejszego, jakiego mamy w terrarium. Kurde, no robi to wrażenie, nie?
Szkoda, że nie siedzą z tej samej strony, to byśmy je porównali sobie. Ale w sumie i tak nie jest źle. No, widzimy, że ta różnica w wielkości naprawdę jest kolosalna. O, dobra, udało się. Ewidentnie widać niebieskie. Widzicie? Nie ściemniałem cały czas. Jest niebieskie. Dużo niebieskiego. No, widzimy, że coraz więcej maluszków sobie już poznajdywało jedzenie. Także będziemy kończyć, moi drodzy. Siłą rzeczy, no nawet jakbym chciał, to już więcej Wam nie pokażę. Także trzeba poczekać na rozwój sytuacji, co tu się wydarzy. I może w kolejnym Co Słychać U sobie zaktualizujemy właśnie tą grupówkę. Ło, co to za bydle się tu wypchnęło w kadr, no nieźle. I wtedy zobaczymy, słuchajcie, jaka tak naprawdę wynikła różnica względem powiedzmy tych paru tygodni, kiedy one już tutaj no miały ten moment, żeby się na spokojnie rozgościć i stworzyć takie wspólne gniazdo, no nie? O, to też sobie złapała. Tu jest dobre, to jest kupa poe, jedna na drugiej. No i mam nadzieję, że one się na przykład nie podzielą na dwa obozy i nie będzie tak, że jeden obóz siedzi na dole, a drugi załóżmy siedzi u góry, no nie? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No póki co sytuacja wygląda tak, nie inaczej. Poe mamy tutaj no dość dużo, 35 sztuk można przyjąć, że jest, a było można powiedzieć, że 55, no czyli 20 ucierpiało. Jedną wyciągnąłem jeszcze, to mi się przypomniało, bo takie jakby dziwne coś jej się na odwłoku zrobiło, więc ją wyciągnąłem, a dwie jeszcze oddałem. Czyli no strata jest duża patrząc na proporcje, no ale trudno, no jeśli hodujemy poe w grupówce, to bierzemy na klatę to ryzyko, które może powstać, że no one po prostu mogą się pozjadać mimo wszystko, nie? Ja im co tydzień sypałem tyle żarcie, że to naprawdę aż normalnie ciężko pojąć, a mimo to ich się aż tyle zjadło. Także miejmy nadzieję, że tutaj się nie pozjadają w tym terrarium. Trzymajcie kciuki. Tutaj w tym rogu to jest grubo, no jedna na drugiej po prostu sobie usiadła, ja nie mogę. Także to tyle, kochani. Mam nadzieję, że było fajnie, że zostawicie łapeczkę w górę, że klikniecie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i przy okazji również, że napiszecie do mnie na maila związanego z wizytami, pod warunkiem oczywiście, że chcecie mnie odwiedzić. Także to tyle, trzymajcie się, na razie i hej!